Zapraszam teraz dzieci Maryi tutaj do stopnia komunijnego, aby złożyć przyrzeczenia Najświętszej Maryi Pannie, a przez nią Panu Bogu. Drogie dzieci Maryi, powtarzajcie za mną słowa tego przyrzeczenia. Powstańmy wszyscy. O niepokalana Dziewico, Bogu Rodzico Maryjo, wobec wszystkich tutaj obecnych, obieram sobie Ciebie dzisiaj za moją Panią i Matkę. Postanawiam mocno Tobie zawsze wiernie służyć, żyć w stanie łaski uświęcającej i troszczyć się o to, aby przybliżyć Królestwo Twojego Syna. Ponieważ znam moją słabość, proszę Cię przez krew Jezusa, przelaną na krzyżu, abyś mnie przyjęła do grona swoich umiłowanych dzieci i strzegła mnie jako swoją własność. Amen. Poświęcę teraz medaliki, które za chwilę przyjmiecie. Wszechmogący Boże, Ty zachowałeś Maryję Pannę od wszelkiej zmazy grzechu, aby stała się matką Twojego umiłowanego Syna i wzorem świętości dla Twoich przybranych dzieci. Uświęć swoim błogosławieństwem te medaliki, które będziemy nosić na znak czci i miłości dla naszej niepokalanej Matki. Przez jej orędownictwo wspomagaj nas w walce z grzechem, abyśmy zawsze zachowali godność Twoich przybranych dzieci i mogli radować się w wieczności oglądaniem Ciebie razem z Maryją i wszystkimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Każde z dzieci Maryi usłyszy teraz słowa: przyjmij znak niepokalanej na obronę ciała i duszy, abyś dzięki łasce Bożej i pomocy Maryi, Matki Twojej, zasłużyła na wieczne zbawienie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A my w tym czasie zaśpiewajmy pieśń ku czci Matki Najświętszej.